Cześć, witaj, Katarzyna Ochnio z tej strony. Kilka rzeczy na temat zbliżającego się forka Bitcoin Casha. Dzisiaj jest poniedziałek. Fork jest zaplanowany na 15, to jest czwartek, 15 listopada. I ten fork jest dość kontrowersyjny w takim sensie, że powstały dwa obozy. Tak jak przy każdym forku jest Roger Ver i Bitcoin ABC i tam Unlimited, oni tam między sobą też mają jakieś niesmaski, ale generalnie to jest jeden obóz, głównie ABC, bo to jest największa implementacja, i po drugiej stronie jest Bitcoin Cash Satoshi's Vision SV, Bitcoin Cash SV, i to jest odłam Craig Wright i Enchain. To była jedna z implementacji Bitcoin Casha i wspiera go Calvin Ayer, a on jest z kolei CEO CoinGeek. I oni połączyli siły i wszystko by było w porządku, gdyby to był normalny fork i gdyby ich intencje były dobre. To trudno w tej chwili powiedzieć, co oni tam knują, czy to jest tylko po prostu teraz polityka siły pokazywania, bo tam krzyczą na Twitterach, na komunikatorach, na Redditach, krzyczą, na razie grożą Verowi i całej społeczności, że górnicy mają wybrać sobie pomiędzy właśnie ABC i SV. Jeżeli wybiorą ABC, no po prostu tam Verowi groził, że będzie witamy w świecie bankrutów, takiego maila tam wysłał. Chodziło generalnie o to, że Ver chciał wprowadzić tam nowe opcody, żeby móc w skrócie, móc wprowadzić tam proste smart kontrakty. One już tam powstają, nie? To są smart kontrakty tam via BTC. Zrobili sobie jakiś tam smart kontrakt na Bitcoin Cash. To byłyby proste smart kontrakty, bo wprowadzając SPADEN, ten język programowania, tam nie ma możliwości budowania smart kontraktów takich jak przy Ethereum. Nie jest to język Turing Complete i tam się nie da robić takich smart kontraktów jak tam, aczkolwiek no coś tam Ver kombinuje. No i zarzucają mu to, że w momencie jak powstawał Bitcoin Cash, no to cała wizja była taka, że zostajemy przy white paper, że takim jak Satoshi stworzył, dlatego odcinamy się od Bitcoina, bo tam cudują jakieś Lightning Network i tam inne rzeczy wymyślają, a tutaj miało być ten. No tutaj Ver poszedł trochę dalej. No, on generalnie chce, żeby Bitcoin Cash był taką gotówką dla całego świata. No to jest jego jakby jego cel. No tutaj panom się troszkę pomieszało w głowie, bo ten po prostu wywołują hash war teraz, wojnę z całą społecznością. I wygląda to bardzo, no, bardzo poważnie i coraz poważniej. To można było to ignorować, ale wygląda to po prostu źle. I tak jak ludzie liczą na to, że będą mieli jakieś tam dodatkowe coiny jak przy każdym forku, to może tak nie być. Po prostu mogą rozpieprzyć, taki mają cel, zniszczyć Rogera Vera i Bitcoin ABC. I ich jedyną dobrą, dobrym bitcoinem jest ten SV, SV-ka ich. Spójrzcie, tutaj mamy rozkład mocy obliczeniowej przy Bitcoin Cashu. I zobaczcie, co było 7 dni temu, jak ja tam na swojej grupie wrzucałam filmik. To CoinGeek tutaj miał jakieś 12% wtedy. A to jest z 7 dni, czyli w tej chwili mają ponad 20%. Tutaj jest SV Pool, czyli to jest ekipa już tego Craig Wrighta, Enchain i ten, czyli już mają tyle. I ci, Ota Kopalnia jest też razem z nimi. Ota Kopalnia, BMG Pool, 9,3. A teraz spójrzcie, jak jest dzisiaj. CoinGeek jest tutaj, 31%. SV Pool 20
i 10, czyli 30, 50, 60, ponad 60% już mają swojej mocy obliczeniowej. Tu jest Roger Ver, Bitcoin.com. No i ci wszyscy są mniej więcej z nimi, Antpool też. I gdzieś tam jest nadzieja, bo takie informacje się pojawiły, że Antpool podpina sprzęt już, żeby wesprzeć właśnie Rogera Vera w tej całej walce. Antpool jest tam mocno umoczony w Bitcoin Cashu i też zależałoby mu na tym, żeby Bitmain po prostu jest umoczona tutaj. Antpool to jest ich, to jest Bitmaina kopalnia. I zależałoby im na tym pewnie, żeby Ver przetrwał, ale z drugiej strony wojna nikomu nie służy, bo to są duże koszty. Tak jest stworzona sieć Bitcoina i, no i Bitcoin Casha, że opłaca się po prostu wspierać tą sieć, a w momencie, jak się ją przestaje wspierać, to no to są po prostu duże koszta, jak się atakuje sieć. I może być tak, że no gdzieś tam podobno podpinają sprzęt, bo takie informacje gdzieś tam od nich wychodzą, żeby pomóc, ale zobaczymy, jak to się wszystko w ogóle rozegra, jak to się wszystko potoczy. Tu jest taka kopalnia. Ten gość się nazywa Ari Kugi. Odpalili kopalnię, zobaczcie. Shark Pool. Oni tam już wcześniej robili jakieś stres testy Verowi, ale tutaj chodzi im o to, że zapraszają ludzi, żeby się podpinali po tą kopalnię. O, tutaj jest Shark Pool. I ludzi zachęcają w ten sposób, żeby podpięli swój sprzęt pod nich, po to, żeby właśnie zaatakować i rozwalić Bitcoin Casha. I tylko SV to jest prawdziwy Satoshi Vision, Satoshi's Vision. I oferują tutaj usługi za darmo przez pierwszy okres, czyli tylko po to, tylko żeby ludzie przyszli i zaczęli kopać. I zamierzają kopać po prostu puste bloki, po to, żeby po prostu zaatakować sieć, zrobić tak zwany atak 51 i będą robić no taki stres test właśnie. Kopiąc puste bloki, można te bloki znajdować szybciej, bo one nie mają transakcji, a górnicy dostają tylko te 12,5 tam Bitcoin Casha, czy 12,5 Bitcoina, jak się kopie puste bloki. Z tym, że wtedy transakcje nie są w ogóle potwierdzane i to wszystko trafia do mempool i się zatyka. I w ten sposób się po prostu rozwala cały network, bo nikt nie korzysta już z tej sieci, dlatego że jest po prostu niewydolna. To są kopane puste bloki. Górnicy z kolei też muszą mieć, no, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że jak się przyłączą tutaj, to działają tak jak rak na własną sieć, prawda? Czyli rozwalają network, który ich jakby karmi. Jak będą kopać puste bloki, to mniej zarobią, bo opłaty transakcyjne odpadają. Czyli to jest tylko 12,5 tam Bitcoina, Bitcoin Casha w tym przypadku, czy Bitcoin SV. No i to jest tak zrobione, że dłuższy łańcuch ma wygrać, tak jak przy ataku 51. Czyli w momencie, jak się kopie puste bloki, no to wiadomo, że twój łańcuch będzie szybszy, prawda? Bo to mniej czasu zajmuje, bo nie trzeba potwierdzać transakcji. No i oni chcą zrobić taki właśnie stres test na początku Verowi i Bitcoinowi ABC, żeby go wysadzić i zniszczyć i przejąć jakby całą sieć. Czyli cała sieć to będzie SV, Bitcoin Satoshi's Vision. A w dalszych planach mają, bo tam dalej grożą innym i altom i innym i Bitcoinowi w dłuższej perspektywie. Tylko teraz nie wiadomo, czy to są groźby takie, wiecie, skakanie i straszenie. Bo na dłuższą metę, no oni tam piszą w tym mailu do Vera, pisali, że oni tam 2 lata mogą spowodować, 2 lata kopać puste bloki i nie pozwolić na, po prostu nie będzie żadnego tradu, rynku nie będzie tak naprawdę, nie? Bo oni będą tam swoje. No i kwestia tego teraz, czy się wszyscy
No bo teraz tak naprawdę ludzie muszą zdecydować, prawda? Kto w to pójdzie, a kto, bo generalnie bardziej opłaca się kopać tego Bitcoina czy Bitcoin Casha, wspierać sieć. Tak jest przy Proof of Work, niż sieć niszczyć. Także kwestia tego, kto pójdzie za szaleńcami, prawda? No i tutaj pojawił się, ponieważ Poloniex wspiera tego forka, no to pojawiły się futuresy już na Bitcoin Cash SV. No i już tutaj są ceny i obrót. Jakby szala się przechyla, obstawiają, że SV wygra. No i SV-ka rośnie. Także taka jest sytuacja. Wer się nie poddaje. Tam wczoraj chwilę pisałam z Bitcoin.com, z kimś tam z Bitcoin.com, że się nie poddają i no, będą walczyć, tylko teraz chodzi o to, żebyście zabezpieczyli sobie, żeby ludzie zabezpieczyli sobie kasę, bo tu jest tak, że Wer ma dużo do stracenia i mógłby się wycofać tylko ze względu na ludzi, bo jak sieć będzie zaatakowana, tam nie ma replay protection i jest możliwość podwójnego wydania po samym forku. Ludzie po prostu mogą stracić pieniądze, tak jak było przy Ethereum Classic. I Wer nie chce do tego dopuścić, a tamci szaleńcy z kolei nie mają nic do stracenia, bo po prostu idą na całość, idą na wojnę. Oni nie mają nic do stracenia, no bo jeszcze tego SV-ki nie ma. Mogą po prostu przejąć całą sieć. Także weźcie sobie to pod uwagę. Ja sama jestem ciekawa, jak to się rozegra wszystko. No 15 i po 15 nie róbcie żadnych transakcji. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie możliwe robienie jakichkolwiek transakcji. Mam nadzieję, że to się jakoś rozejdzie, chociaż wygląda naprawdę groźnie, bo mają 60%, ponad 60% już sieci. Jeżeli górnicy się nie postawią, to no to cienko to wygląda, szczerze mówiąc. Także zabezpieczcie sobie swoje coiny na portfelach. Nie wiem, Poloniex wspiera tego forka, Ledger, Coinbase, Binance. Jeżeli liczycie na podwójne coiny, jeżeli nie, to po prostu trzymajcie sobie na portfelach, gdzie macie dostęp do kluczy prywatnych i zobaczymy, jaki będzie finał tej całej rozgrywki. Dzięki, trzymajcie się.